Pamięci Rickiego Harrisa. Boże, daj nam łaskę, aby godnie przyjąć to, czego zmienić nie możemy. Odwagę, aby zmieniać to, co należy. Mądrość, aby odróżnić pierwsze od drugiego. Reinhold Niebuhr. Oparte na prawdziwych zdarzeniach. James Dean to był gość. Wszystko, co robił, było fajne. Fajnie chodził, fajnie mówił. Najfajniej palił papierosy. Wyobrażasz sobie Jamesa Deana palącego takie gówno? Porażka. Wiesz, o co mi chodzi. Ty jesteś Roy Ball, co nie? To jednak dobry dzień. Miałem nadzieję cię poznać. Podobno coś tam kiedyś znaczyłeś. To znaczy, bez urazy. Ale ja tego osobiście nie widzę. No dobra, no to dawaj. Tak, również miło poznać. Checkpoint. Sweet Carolina on my mind. Bullets fly and sirens scream. Darkness like I have never seen. So I'll close my eyes and pray it's all a dream. Ooh, 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 ooh. So I'll close my eyes and pray it's all a dream. So take me back to Carolina, take me home to Southern Pride. The only flag that waves above us is a wall with stars and stripes. So take me back to my own home, my garden country to our bones. Take me back, sweet Carolina, I'm coming home. Sleepless night in the morning song. Hope I stayed away too long. Now it's here and we're all Carolina strong. Thank you.
Reżyseria. Szkoda, że nic nie mogę zrobić. Miałem ci powiedzieć. Zeszłej nocy, kilka nocy temu, widziałem spadającą gwiazdę i życzyłem sobie, żeby móc zabrać cały twój ból i pogrzebać go w piasku. Tego bym chciał. O nie. Powiedziałem to na głos. Teraz się nie spełni. Kurczę. Musisz być dumny, nosząc te nieśmiertelniki. Tak się błyszczą. Zgadnij, co dzisiaj jest. Twoje urodziny? Nie, nie moje urodziny, jest piątek. To znaczy, że China Doll serwuje swoje słynne kluski. Przysięgam, że stąd czuję ich zapach. Mówiłeś, że też go lubisz, prawda? Uwielbiam. Roy, chodź. Jeśli się spóźnimy, będziemy czekać kolejny tydzień. Kolejny żołnierz amerykański przekroczył granicę w celu przyłączenia się do skrajnie radykalnej grupy terrorystycznej znanej jako D-Tag. Jest to już 13 taki przypadek. Tożsamość żołnierza jest utrzymywana w tajemnicy dla dobra jego rodziny. Grupa Śmierć Wszystkim przyznała się ostatnio do nagrania, na którym uśmierca szwedzkiego fotoreportera Taja Raj. Jak leci, Eddie? Jak się miewasz? Co tam, królu smaru? Król smaru?
Co tam, biała błyskawico? Jesteś nie w sosie, bo wygrałem wczoraj trochę twojej kasy? I jeszcze ci skopię tyłek. Nie ma opcji, stary. Jestem mistrzem szachów. Wiesz, co powinieneś zrobić? Wrócić do gry w warcaby. To bardziej twój poziom. Myślę, że radzę sobie z tobą dość dobrze. Powiedziałbym, że jesteśmy 50-50. Ale wiesz, jak będziesz się chciał przerzucić na rami, zagram, jak ty się nauczysz w to grać. Nie ten szajs Michigan Rami z groszem za punkt. Słuchaj, idę zjeść do knajpy. Chcesz coś może? Nie, muszę to skończyć dla Larego. Wygrał wczoraj w bingo, więc ma kasę, a ja z tego korzystam. Jak nie masz nic przeciwko, to wrócę do pracy. Jest przy kasie. To może by mi oddał te 20 dolców, które w kółko pożycza. Nie moja sprawa. Trzymaj się. Jasne. Do później. Całkiem możliwe. Okej, jesteśmy. Miłego dnia. Bardzo cię kocham. Też cię kocham. Pani Scholar, pomogę. Dziękuję, Cassandro. Chodź, tędy. Jeszcze kawy dla pana? Tak, proszę na wynos. I jeszcze jedną kluskę. Smakują panu. Widzisz, Kenny? Szczęściarz z ciebie. Wszyscy kochają moje kluski. Jasne, że je kochają. Przecież tylko ty umiesz gotować. Nie masz jakiegoś kota do uratowania z drzewa? Suzy, zaraz będziemy mieć kłopoty. Niech pan się nie martwi, on się nie zna na żartach. Dzień dobry wszystkim. Dzień dobry, szeryfie. Pan też przyszedł na kluski, Suzy? Wszyscy je kochają. Widzisz, Kenny? Doceń kluski żony, tak jak my wszyscy. Weź się do roboty, wielkoludzie. Zostaw kluski mojej żony w spokoju. Kobieto, nikt się tym nie przejmuje. Mówiłaś tak wczoraj, kiedy dawałem ci godzillę. Luen? Cześć. Wiecie, że was wszyscy słyszymy, prawda? Guzik mnie to obchodzi, Luen. Też wszystkich słyszę. Mam jedno sprawne ucho. Słyszę, jak tamten facet beka, jak pierdzi. Słyszę, jak żuje każdy kęs. Pracuję u wariatów. Wylatujesz stąd. Ale powiem ci kiedy. Mam nadzieję, że nie ma w tym mięsa. Bo jest Wielki Piątek i nie mogę jeść mięsa. To znaczy mogę, ale... Nie zrozumcie źle, ja uwielbiam mięso. Tylko nie dzisiaj. Co? Przepraszam, ja... Nieważne. Przepraszam, Jezu. Jesteś byłym Marine? Ja jestem Marin. Nigdy nie zostaje się byłym. Marin jest się na zawsze. Porucznik Roy Boyle. Siły specjalne. Bardzo honorowe. Dziękuję, ale muszę przyznać, ten Wietnam było ciężko. Do środka, kobieto.
Luen ma znowu kłopot z tą durną kasą. I mówiłem, żebyś przestała karmić tych żebraków. Nie jestem żebrakiem. Grant Hodges. Ale wyglądasz jak żebrak. Masz nieśmiertelniki, jak były Marine. Ale nie byłeś w Marines. Ty byłeś. Spójrz na siebie teraz. Wyglądasz żałośnie. Umyj się, chłopie. Wstyd. Wstyd? Zaraz. To nie jest konieczne. Nie robimy niczego złego. Serio? Zadam ci pytanie. Te znaki, które nosicie wy, włóczędzy, czy to jakiś związek bezdomnych ustala, jak duży ma być ten znak? I jeszcze jedno. Gdzie wy dostajecie te markery do pisania na nich i kto wam te znaki pisze? Daruj sobie, stary, okej? Daruj sobie. Masz niewyparzoną gębę, szczurze. Już swoje powiedziałeś. On nic ci nie zrobił. Nie musisz nic roztrząsać. Jak masz jakieś problemy, to załatw to z żoną. Problemy to mam z tobą. Ogarnij się. Umyj, tak jak mówiłem. Roy, nie masz nic przeciwko, że powiedziałem Suzy, że jestem tobą? Po prostu... To jest jedyna rzecz w moim życiu, która coś znaczy. Nie szkodzi, Grant. Myślę, że jakbyś był Marine, to byłbyś świetny. Naprawdę? Dzięki, Roy. Dziękuję. Chcesz je z powrotem? Nie, zatrzymaj je. Znaczą dla ciebie więcej niż dla mnie. Usiądź. Co to za bzdury słyszę, że zabierasz ludziom flagi Ameryki z trawników? Nie możesz tak robić tylko dlatego, że cię wkurza prezydent. Sam jesteś żołnierzem, chyba to rozumiesz. Usłyszę to jeszcze raz, to cię przymknę i wyrzucę klucz, jasne? Jasne. Spadaj stąd i zamów sobie te naleśniki jagodowe, czy co tam jadasz. Uważaj na cholesterol, chłopie. Cześć, słonko, jak leci? Co by pan dziś zjadł? Może kluski Suzy? Nikogo to nie obchodzi. Kupię sobie kurs języka i nauczę się wszystkiego, co mówisz. W obliczu gasnącego światła nie ma litości dla żadnej siły, która blokuje jego ścieżkę przed tym, co słuszne. Żonka bierze kąpiel. Tak? Spakowałam wszystko, czego będziesz potrzebował, kochanie. Co to? To jest plan główny. Port City. Okręt wojenny.
Checkpoint. Checkpoint. Nieźle. Let's do this. Do roboty. Ja nie oceniam, ale pierwszy raz powinien być wyjątkowy, godny zapamiętania. Taki był Damiano. $15, 15 minut. Pamiętam jej imię. Melody. Teraz bzykasz striptizerki, Fuli? A to kto? Będziesz za tym tęsknił? Będę, stary. To tu jest impreza? Zgadza się, zapraszamy. O kurde. Muzyka głośniej, panowie. Czas się zabawić. Widzę, że ktoś tu imprezował jak śpiąca królewna. Kurde, to moja piosenka. Głośniej, chłopaki. O to chodzi. Śmiało. Potrzeba faceta, który nie śpi i da radę. Ja nie śpię. Nachyl się. No dalej. Będziesz za nią tęsknił, dam? Dziwko. Gówno wiesz, chłopie. Wczoraj przyszła jakaś grupa i próbowali mi wcisnąć pomysł zbudowania parku paintballowego na mojej ziemi, żeby sobie grać w wojnę. Komu tego potrzeba? Nie brzmi tak źle. Masz ładny kawałek ziemi. Mówiłeś, że Lincoln był kiedyś na twojej ziemi? Tak się zaczęły te plotki o tunelach. Chyba je łączą z Lincolnem. Te słynne tunele. Zaczynają się tu pod twoim domem, a kończą w kiblu w Białym Domu. Ale to prawda. Jeden z nich jest tutaj, w mojej piwnicy. Larry mi nie wierzył. Przyszedł ostatnio i mu go pokazałem. Gość miał masę głupich pytań. Jak myślisz, że zmieści się tu wózek golfowy? Jak głupio to brzmi? Nie wiem, Larry pali trochę za dużo skrętów. Zbudowano te tunele, żeby pomóc Lincolnowi uciec w czasie wojny. Raczej nie było wtedy wózków golfowych. To, co mówisz, w ogóle nie ma sensu. Dlaczego Lincoln uciekałby z Białego Domu, przeszedł przez tunel i wylądował tutaj? To nie ma żadnego sensu. Jeśli tam na dole są jakieś tunele, powiedzmy, że są, to musiałoby chodzić o coś bardziej diabelskiego. W przeciwnym razie to tylko miejska legenda. Możliwe. Nie wiem, co tam jest, ziomek. Nazwałeś mnie ziomek? Tak, po miejsku. Słuchaj, ja myślę tak. Ta ziemia może i milczy, ale ma wiele do powiedzenia. Wszystkie te wspomnienia z wojen, ta rozlana tutaj krew, stary. Chodzi ci o wojny plemion indiańskich czy wojny między Stanami? Nie, nie. Mówię o wielkiej bitwie o Fort Fisher, kiedy żołnierze Unii skopali tyłek konfederatom. Mieli tam tego porąbanego generała. Generała Bragg. Próbował spalić całe miasto, spalił wszystkie magazyny z zaopatrzeniem. Ale potem otworzyły się wrota piekieł. Było więcej wojen, niż możesz sobie wyobrazić. Krew została wylana wszędzie na tym terenie. Mówi się, że stawy były czerwone od krwi. To prawda. Nie wiedziałem. Dobra, stary, muszę lecieć. No co ty, gdzie już pędzisz? To jeszcze nie koniec historii. Jasne, że nie koniec. Opowiadasz mi tę samą historię co wieczór.
No tak, ale wiesz, to naprawdę smutne. Bracia zabijają braci, przyjaciele przyjaciół. To jest przykre. Racja. To smutne, kiedy brat zabija brata. Ale wiesz co? Trzeba ich docenić za to, że walczyli o swoje, bez względu na wszystko. Prawda? Do zobaczenia, stary. Na razie, ziomek. Centrum danych NSA. Przepraszam, Gani, mam coś, co powinieneś usłyszeć. To jakiś fuks. Powiedzieli coś typu wszystko w porządku, ale nie wyczuwam tu zagrożenia. Co dokładnie pan przychwycił, kapralu? Przekaz podano, okręt zabezpieczony, operacja Magenta rozpoczęta. Trzeba zabezpieczyć tunele i checkpoint 72 godziny. Później cisza, Gani. Przychwyciłeś jakieś inne wzmianki o okrętach wojennych? Tylko tę wiadomość. Port City to małe miasteczko turystyczne. Jest tam USS North Carolina. Był od 62, ale to już teraz tylko muzeum. Chyba trafiliśmy na dzieciaki grające w wojny na swoich walkie-talkie. Zignorować, kapralu, to nie jest zagrożenie. Tak jest. Kiedy raportuje Leo? Wkrótce. Pozbyć się go. Jestem w ciąży. Naprawdę? Naprawdę? Daj spokój. Proszę o uwagę. Co tam? Nie rób krzywdy, stary. Co ty robisz? Wyluzuj. Będę miał córeczkę. Gratulacje. Teraz już wszyscy się gapią. Tak jak słyszeliście od samego zainteresowanego, powinniśmy pogratulować rodzinie Boyle'ów nowo ogłoszonego członka. Niech wam się życie układa w miłości i spokoju, pamiętając, że ona ma dwóch starszych braci do ochrony, nie wspominając dwojga ogarniętych rodziców. Roy jest moim najlepszym kumplem od lat, a dziś świętujemy jego odprawę jeszcze raz. Wyjeżdża robić to, co robi najlepiej, czyli bronić tego pięknego kraju. Tak jak zawsze, przynieś nam dumę, przyjacielu, bo za 7 miesięcy, kiedy wrócisz do Port City jako ojciec, mąż, przyjaciel i bohater, będziemy tu na ciebie czekali. Już się powoli rozklejam. Za Roya Boyle'a. Zdrowie. Roy, chciałeś się ze mną przejść? Może będzie fajnie. Może usłyszymy więcej o oddziałach wychodzących z tunelu w okręcie wojennym. Nie, ja się prześpię, stary.
O jakich oddziałach mówisz? Czasem jak jestem koło śmietnika, to słyszę rozmowy tych ludzi, no i... Nie wiem, prawdopodobnie ktoś za głośno słucha telewizora. A co mówią? To chyba program o wojsku. Chodzi o okręt wojenny, który płynie rzeką Potomac i wysadza Waszyngton. I potem zabijają prezydenta i przejmują władzę nad krajem. O kurde, podziemne oddziały wchodzące do Białego Domu. To dopiero brzmi jak film akcji, co? Ciekawe, czy gra tam Bruce Willis. To musi być telewizja. To ja idę. Na pewno nie chcesz? Nie, dzięki. Kolego, podejdź. Gdzie jest Boyle? Kto? Roy Boyle, gość, z którym się zadajesz. Nie wiem, proszę pana. Rozumiem, chronisz go, ale nie musicie żyć na ulicy. Ja nie chcę kłopotów. Jasne, rozumiem. Przekaż mu, żeby znalazł TJ-a. Nadchodzi sezon na farmie, potrzebuje rąk do pracy. Nie płacę dużo, mogę zapewnić 3 posiłki, łóżko, normalną łazienkę. Generalnie to bezpieczne miejsce. Musicie zejść z ulicy. Powiedz mu, żeby znalazł TJ-a. Nie ma tam telewizora. Hej, ty, wracaj tu. Chester, co tu robisz? Wszystko w porządku? Chciałem cię spytać o to samo. Zostawiłeś to u mnie. Wejdź. Rozgość się. Zapomniałeś pasa. O co chodzi, stary? Masz Alzheimera czy coś? Mam dużo na głowie. Pewnie nie chodzi o tę Azjatkę z knajpy, co? To było dawno temu, stary. Jest żoną mojego znajomego. Jego bym nie denerwował na twoim miejscu. Nie wydaje się spokojny. Tu masz rację. Co mam ci powiedzieć? Czuję się trochę nostalgicznie. Chyba nie chcesz, żebym się rozpłakał, co? Nie, proszę. Chcesz drinka? Nie, nie mogę. Idę jutro do kościoła. Przestań, trzymaj. Mam trochę bimbru od Korea. Przestań, stary, nie. Trochę wanilii. Wypijmy za przyjaciół, których już nie ma z nami. Dobrze, za to wypiję. Pięknie, chłopie. Chłopie? Ja ci pokażę. Powiedziałem chłopie? Miało być Roy. To co innego. Thank you.
To świetna rzecz. To świetny czas dla nas, aby się dzielić prawdziwym znaczeniem Wielkanocy. Przyprowadź ją też za tydzień. Świetnie. Mój człowiek, Chester. Cześć, stary. Dzięki tobie głowa mi pęka. Dostał pan moją wiadomość? Dziękuję za przybycie. Wszystko w porządku, Bobby? Musimy porozmawiać o czymś poważnym. Dobrze. Chodźmy. Trochę się niepokoję. To dla niej nietypowe. Bex jest tu zawsze. Nigdy nie opuszcza moich mszy, szczególnie w Wielkanoc. Kiedy ją ostatnio widziałeś? W środku zeszłego tygodnia. Wygrała wtedy na wieczorze bingo. Główną nagrodę? Może w takim razie pojechali z Larrym na noc na Myrtle Beach. Muszę załatwić kilka spraw. Pojadę tam i to sprawdzę. Dziękuję. Proszę się o nic nie martwić, pastorze. Bardzo dziękuję. Zajmę się tym. To ty. Jesteś dziś sam? Nie, chodź ze mną. Chodź, mam coś dla ciebie. No chodź. Proszę. Zjedz trochę klusek Suzy. Śmiało, smacznego. A gdzie jest nasz mały żołnierz? Kenny, wystraszyłeś mnie. Można zawału dostać, jak od twojego jedzenia. Co ja ci mówiłem? No co? Do środka. Tak, jasne, ty też kung fu. Żałosny jesteś. Żenujący. Grzebiecie w moich odpadach razem z tym swoim szczurzym przyjacielem. Mogę was wziąć za szopy i odstrzelić wam tyłki. Mięso z szopa dobre. Weź się w garść. A jak ta kobieta sprząta? Kiedybym nie wszedł, wszystkie meble były poprzestawiane. Sofy odwrócone tyłem do telewizora. Ta piękna młoda dama dużo mi o pani mówiła. Naprawdę? Dobrego czy złego? Bywam nudziarą czy dziwaczką, ale czasem słucham ludzi. Spokojnie. Chodzi tylko o ilość zadań domowych, które dostaję. To by się mogło zgadzać. Czyli wszystko w porządku. Witajcie. Dzień dobry. Co dziś podać?
To będzie szok, ale dwa cheeseburgery. Pierwszy z frytkami i szejkiem truskawkowym, a drugi z krążkami cebulowymi i kolą. Czy pani coś by zjadła? Mają świetny deser. Do tego szewc brzoskwiniowy, szarlotka. Przepraszam, ale brzoskwinie się skończyły. Ten duży policjant zjadł wszystko, dosłownie. Głąb. Ta laska ma żółte papiery. Papiery? Mówię ci. Mam na to dowód od psychiatry. Tak, szeryfie? Jadę do domu Larego i Bex. Będę tam za 15 minut. Odbiór. Muszę jechać do Connerów. Zapłacisz? Jasne. Ja kupię piwo. Herbatę. Smacznego. Więc co pani mąż robił w wojsku? Pani służyła? Naprawdę? Tak. Wojsko. Lekarz. Mąż? W ogóle pan nie słuchał. Nie wyglądam jak żołnierz? Jest zbyt ładna, żeby być żołnierzem. Mój tata też służył w Iraku. Naprawdę? Spokojnie, Cass, spokojnie, nie mów tak. Nie pij tak szybko, bo dostaniesz, no wiesz, lodowego bólu głowy. No to słucham, żołnierzu. Nie żołnierzu, kochana. Jestem marin. Ano tak. Marines to nie żołnierze, prawda? To marines. Ale jestem z tego dumny. Piaskowa burza, ekspert walki wręcz. Byłem też członkiem zespołu, który wystrzelił pierwszy pocisk Patriot. Bez wątpienia jestem bardzo dumnym marinem. Gdzie cię poniosło, Grant? W drugim pokoju też była walka. Tak jakby się kłócili. On ją topi, a potem przychodzi tutaj i strzela sobie w głowę. To na pewno nie była domowa kłótnia. Zamordowano ich. A te karty do gry? To musi być jakaś wiadomość. Wezwij kryminalnych. Mają przeczesać to miejsce co do centymetra. TVNN dowiedziało się o kolejnym nagraniu, które obiegło dziś internet. Mimo cenzury ostrzegamy młodszą publiczność przed jego trudną treścią, pokazującą przerażającą egzekucję 12 amerykańskich zakładników, którzy są torturowani, a następnie brutalnie zabici. Stacja przeprasza za surową treść nagrania. Grant, gdzie ty jesteś? Są to niezidentyfikowani żołnierze. Prosimy o kontakt z TVNN każdego, kto ich rozpoznaje.
Roy? Coś jest nie tak. Podejdź tu. Coś jest nie tak. Idź do telewizora. Tam są egzekucje. Powoli. Wejdź na stronę TVNN. Myślę, że to się dzieje tutaj. Mówisz, że egzekucje odbywają się tutaj, w Port City? Serio? Czy ty straciłeś rozum? Stary, w Port City coś się dzieje. Roy. Jezu, TJ. Wejdź na stronę TVNN. Sprawdź. Widziałeś to? Nie widziałem. Mówię ci. O czym ty mówisz? Nie mam pojęcia. Egzekucje. Myślę, że dzieją się tutaj. Tutaj. Powaliło cię, stary. Mamy coś, co żyje w Port City. Mamy coś, co żyje w Port City. Proszę, uspokój się i wróć do rzeczywistości. Pomyśl, o czym ty mówisz. O czym ty mówisz, stary? To jest Port City, malutkie Port City. Serio, to amerykańska ziemia. To się nie dzieje w Ameryce. Wiem, co widziałem. Wiem, co widziałem. Widziałem to. TJ, widziałem. To się dzieje tutaj. TJ. Proszę. Zjedz trochę klusek, Susie. Gdzie jest dziś nasz mały żołnierz? Tato, patrz, to wujek Roy. To byłaś ty. Ty to zrobiłaś, wariat. Wiem, że to ty. Ty to zrobiłaś. Puszczaj mnie, nie słuchacie mnie. To ty. Ty to zrobiłaś. Ogarnij się natychmiast. Dlatego karmimy żebraków, słonko. Słuchaj, rozumiem, czemu ci źle. Tęsknisz za nim. Rozumiem to, stary. Ale musisz wrócić do rzeczywistości. Posłuchaj, sprawdź to na stronie TVNN. Zobacz nagranie. Czemu bym zmyślał coś takiego? To wszystko, co masz mi do powiedzenia? Serio? Moja córka się o ciebie martwi, tak jak wszyscy inni. Żyjesz na ulicy od 18 miesięcy. Ich zabito, naszych braci. Coś się tu dzieje pod przykrywką. Spokojnie, Roy. Nikt tu nie jest wrogiem. Śmiało, sprawdź to. No idź. Roy, rozumiesz, co mówisz? Oskarżasz nasze miasto o jakiś domowy terroryzm? To wariactwo. Ludzi, których codziennie widzimy, których kochamy? Gadasz jak szaleniec, stary, do kwadratu. Wiem, co widziałem. Wiem, co widziałem. Grant coś wiedział. Grant? On gada do ścian. Nie oceniaj. Sprawdź to. Wykonaj jakąś prawdziwą robotę, zamiast tylko udawać w tym fałszywym mieście. Dobrze, sprawdzę, żebyś się tylko uspokoił. Kolejny żołnierz amerykański przekroczył granicę w celu przyłączenia się do skrajnie radykalnej grupy terrorystycznej znanej jako DTAG. Jest to już 13 taki przypadek. Tożsamość żołnierza jest utrzymywana w tajemnicy dla dobra jego rodziny. Grupa Śmierć Wszystkim przyznała się ostatnio do nagrania, na którym uśmierca szwedzkiego fotoreportera Taja Raj. W pozostałych wiadomościach ze świata, światowe spotkanie na szczycie zostanie przesunięte na początek maja. Będzie to pierwsze spotkanie głów wszystkich stanów w Białym Domu. Można się spodziewać dużych zastojów i podwyższenia bezpieczeństwa podczas tego trzydniowego wydarzenia. Twoja kanapka jest prawie gotowa, Dom. Dziękuję, kochana. Wszystko dobrze?
To był raczej trudny dzień. Zabito mojego przyjaciela, a drugiego musiałem wsadzić za kratki. Trochę ciężko. Cześć. Zastępca Parks mówił, że tu pana znajdę. Kochana, poproszę to, co zwykle. Co tam słychać, Thomas? Nie to, co myślisz. Jasne. Panoszysz się. U siebie jesteś? Dom poza domem, stary. Chinatown, co podać? Klasyczne martini. Gin czy wódka? Wódka. Wódka. Oliwka? Twist. Poprosimy twista. Pewnie. Pamiętał pan mojego drinka. Imponujące. Jak mógłbym zapomnieć? Proszę pani. Mój znajomy się wkurzy, stary. Wasza dwójka razem to jak dwoje dzieciaków szkolnych. Słodkie. Znamy się od 32 lat. 32 lat? Nigdy nie umiałeś liczyć. Bardziej 42. Znam cię od przedszkola. Jestem twoim jedynym czarnym kumplem. Szeryfie, rozmawialiśmy z Kennym i nie chcemy sprawy w sądzie. Ten biedak przeszedł już tyle. Nie chcemy mu robić problemów. Może powinien pójść do lekarza. To bardzo miłe. Muszę uciekać. Donna, kanapka gotowa? Tutaj, Tom. Poproszę kolejkę tequili dla wszystkich. Jasne. Proszę. Na zdrowie wszystkim, miłego dnia. Na razie, Thomas. Cześć, ziomek. Suzy? Suzy? Cześć. Co tutaj robisz? Wszystko w porządku? Jakie miłe. Co ty robisz? Puść mnie, to ci powiem. Powiem, puść. Najpierw powiedz, to puszczę. Dobrze. Szeryf.
Idź do domu Chestera. Tam jest checkpoint. I już? Powiedziałam, teraz pójść. Przepraszam, nie mogę. Ja w tym nie biorę udziału. Coś było nie tak. Przyszedł ten szczur z ulicy. Potem pojawił się szeryf, żeby z nią porozmawiać, a potem wyszła do baru. Karmiła wielu ludzi. Wynosiła jedzenie jakimś kobietom i potem znikały. Na początku się nie przejmowałem. Kurczę, nawet nie wiedziałem, że to jest nasze. Nie wiedziała, że umiem czytać z ruchu ust. Dziś przyszedł szeryf i kazał się przygotować, a potem spotkać w checkpointie. Więc co robimy? Znam kogoś. Będzie wiedział, co robić. Sprawdziłem twoją historię. Poszukałem. I? Muszę poczekać na szeryfa. Będzie wiedział, co z tym zrobić, gdzie zadzwonić. Do policji stanowej, może wojska. Czego się dowiedziałeś? Że masz rację. Coś znalazłem. Co znalazłeś, Freddy? Wychodzisz stąd. Co znalazłeś? Znalazłem je za śmietnikiem. To nie jest przypadek. Co tam, chłopaki? Rozmawiam z Royem. Jak leci, stary? Przyniosłem ci twoją ulubioną kanapkę. Przepraszam, że tak przez kraty. Pieczona wołowina, bez sera, ogórek, majonez i cola, żeby to wszystko spłukać. Nie chcesz jeść? Spokojnie, wielkoludzie, zje w swoim czasie. Wiesz co, Roy? Dobrze, że ludzie wokoło nadal cię lubią. Właśnie rozmawiałem z Suzy i razem z Kenim nie chcą cię oskarżyć. Szczerze mówiąc, byłeś tu bohaterem, a teraz straszysz ludzi dookoła. Całe to gadanie o miejscowych zabijających żołnierzy. To jak krzyczenie pożar w zatłoczonym kinie. Tak się nie robi. Wpędzisz ludzi w panikę. Wiem. Co się dzieje, chłopie? Szeryfie, powinien pan... Poczekaj, Freddy. Próbuję rozmawiać z Royem. Chciałbym powiedzieć, że cię rozumiem, Roy. Ale tak nie jest. Powiem ci tak. Musisz wziąć się w garść, chłopie, i stanąć na nogi. Ma pan rację. Chyba byłem zmęczony. Nie wiem, myliłem się w tym wszystkim. Muszę to sprostować. Roy, co ty robisz? Co masz na myśli, Freddy? Wiesz coś? Szeryfie, Roy miał rację. Sprawdziłem to, co mówił. Roy przed chwilą stwierdził, że wszystko zmyślił. Nie tak było? Freddy, nic się nie stało. Muszę tylko odpocząć. Byłem zmęczony. Jestem zmęczony. On sobie z tym nie poradzi. Niech ktoś mi powie, o co chodzi. Znalazłem to.
Cholera. Duża szkoda, że tak się stało, Freddy. O co chodzi? Opuść broń. Idź na dół i zamknij drzwi. Co to było? Co to było? To było poświęcenie w sprawie, która była długo odkładana. Co? O czym pan mówi? To nie był mój zamiar, ale zło konieczne w dokonaniu naszej wspaniałej rewolucji. Stary, mówisz bez sensu. Mówię z większym sensem niż ktokolwiek przez długi czas. Boże! Czas, żeby Ameryka wstała z popiołów. Porąbało cię, czy ty... Wreszcie wymierzona zostanie sprawiedliwość. A nowa, lepsza Ameryka wstanie z popiołów. Naprawdę, porąbało cię? Nie, nigdy nie miałem większej jasności. Jak ty służyłeś temu krajowi, tak samo ja. Trzymałem w ramionach dobrych Amerykanów i patrzyłem, jak umierają. I po co? Żeby służyć kaprysom i interesom chciwych polityków bez ikry. Politykom, którzy okradali dobrych Amerykanów, napełniając przy tym swoje kufry złotem, które zdobyła krew znacznie lepszych od nich. Mówisz mi, że właśnie zabiłeś Freddy'ego i Granta i innych, bo jesteś zły na rząd? Nie słuchasz mnie, Roy. Zastępca Parks musiał umrzeć, bo nie mógł stać się częścią tej sprawy. A zanim ta noc się skończy, zginie wielu. Liczby opadną. Rodziny i przyjaciele zostaną poświęceni wielkiej, szlachetnej sprawie. Zabiłeś niewinnych żołnierzy, żeby coś udowodnić? Nie ma niewinnych. Wojskowi czy cywile, nadszedł wreszcie dzień dla wszystkich dobrych Amerykanów, żeby podnieśli broń i walczyli za tę sprawę, albo za nią zginęli. Ulicami tego kraju poleje się krew po to, żeby znów stał się wolny. Posłuchaj, Roy. Chcę, żebyś był jednym z nas. Chcę, żebyś usiadł i pomyślał, co do ciebie mówię. Skrzywdzono cię. Jest większy cel i większy powód. Postradałeś zmysły. TVNN ostrzega młodszą publiczność przed trudną treścią nagrania, pokazującą przerażającą egzekucję 12 amerykańskich zakładników, którzy są torturowani, a następnie brutalnie zabici. Poproszę jeszcze raz, co się stało? Chciałbym, żebyś walczył z nami, bracie. Ty byłeś porucznikiem w siłach specjalnych. Złożyłeś przysięgę. Służyłeś temu krajowi z honorem i wyróżnieniem. A co oni dla ciebie zrobili? Nic. W dzień, kiedy miałeś być zwolniony, co ci powiedziano? Że nie masz dokąd wracać. Twój dom zmiotło tornado, zabijając twoją ciężarną żonę, dzieci, łącznie z rodzicami, którzy akurat ich odwiedzali w ten feralny dzień. Wszyscy zginęli. Ta bezduszna decyzja wyrwała twojej duszy część, której już nigdy nie odzyskasz. Stań się częścią mojej rodziny, Roy. Rodziny, która wydrze ten kraj ohydnym ideologom, którzy siedzą po obu stronach stołu i odda go nam, ludziom. Myślicie ze Staxem, że sprzeciwicie się krajowi? Stary, porąbało cię. Nie jesteśmy sami. Są tysiące takich jak my, wyszkolonych i chętnych walczyć, na moje słowo. Trochę za późno na przepisanie konstytucji.
Thomas Jefferson powiedział, że kiedy rząd nie umie już służyć swojej ludności, to rewolucja jest obowiązkiem obywateli. I tak się stanie. Już dziś. Wielka Karolina Północna pożegluje prosto do Waszyngtonu i oblegnie stolicę. To jest prawda. Cholera. Musimy coś zrobić. Chodźmy po Roya. Myślisz, że co? Możesz sobie ukraść stary okręt wojenny i płynąć niezauważony? Zapomniałeś, w jakim kraju żyjesz. Każdy myśli, że jestem szurnięty, bo wybrałem życie na uboczu. Jest pan kompletnie porąbany. To nowy system, nowy rząd. Od ludzi dla ludzi. Będziemy dla nich bohaterami. Nie jesteś bohaterem, jesteś buntownikiem. Cholernym terrorystą na wolności, której bronią dla ciebie moi bracia broni. Jesteście zgrają sadystycznych zdrajców. Tak powinniście nazywać swoją armię. Zdrajcy. Miałbym dla was więcej szacunku, gdybyście przekroczyli granicę i dołączyli do jakiejś innej radykalnej grupy, nienawidząc wszystkich po drodze. Ale planować takie coś? Na własnej ziemi? Przeciwko swoim rodakom? Odbieracie życie niewinnym, bo tak uważacie? Świr. Jesteś świrem. Masz wielkie serce, Roy. I chciałbym, żebyś do nas dołączył. Ale chyba lepiej, jeśli umrzesz jak inni. Aby ten piękny kraj mógł się odrodzić. Słyszeli strzał, chcą rozmawiać z tobą. Niedługo spotkasz Stwórcę, synu. Słuchajcie, wszystko jest w porządku. Jednemu z policjantów wystrzeliła broń, nikomu nic nie jest. Ale ja widziałam, jak ktoś ubrany na czarno atakował Suzy. A ja słyszałem strzał z knajpy i jest zamknięta od południa. Nie wiem, co widzieliście czy słyszeliście, ale wszystko będzie dobrze. Wracajcie wszyscy do domów i tam zostańcie. Od jutra wszystko będzie w porządku, ok? A teraz wracajcie. Śmiało, do domu. Roy, wsiadaj. Mam dobre wspomnienia z dzieciństwa. Wiecie, kemping, gra w stickball, świetne czasy. Piłka tenisowa czy zwykła? Zwykła. Używaliśmy kija bejsbolowego. To były czyste strzały. Punkt za punktem, wiesz. Graliśmy z dzieciakami z okolicy. To były chłopaki Boyla versus reszta. Nie rozumiem, wy i wasze kijki. To były inne czasy. Też mam świetne wspomnienia. Pamiętam, jak mój brat wrócił do domu z urlopu. Wszedł do salonu i bawiliśmy się na dywanie żołnierzykami. To był najlepszy czas. Nigdy go nie zapomnę. Tęsknię za nim. To było świetne. Mam niesamowite wspomnienia. A ty? Trzymasz z kimś kontakt, odkąd wróciłeś? Moi bracia? Wiesz, jeden mieszka chyba blisko Portland w Oregonie, a drugi chyba z rodziną w Nowym Jorku, z tego co słyszałem. A ty? Przecież wiesz, Cassandra miała 3 lata, Amanda nas zostawiła. Wiem, ale co się stało?
to trudne, stary. Kiedy urodziła się Cassandra, Amanda siedziała w narkotykach. To było naprawdę ciężkie. To znaczy, kiedy dowiadujesz się, że twoja żona cię zdradza, wszystko się zmienia naprawdę szybko. Wszystko się wywraca do góry nogami. Pojechała sobie do Nowego Jorku, spotkała z przyjaciółką i spotkała tego gościa. Nieodpowiedzialne to mało powiedziane. Odwróciła się od rodziny. Wiesz, jak ciężko jest być samotnym rodzicem? Jak ciężko jest być na moim miejscu i wychowywać małą dziewczynkę? Masz świetną córkę, stary. Prawda. Tamta mała dziewczynka to mój anioł. Proszę, wujku Roy, odcięłam końce tak, jak lubisz. Dziękuję. Ale wyrosłaś. Mój aniołek. Słyszałem, że masz plan, więc mów. Mam plan i to konkretny. Wiecie, moja praca ma swoje plusy. Robię obchody, a robiąc je mogę zauważyć, kto ma zainteresowania podobne do moich. Ten gość, Chester, musi mieć tam dobry arsenał. Co miesiąc kupuje nową zabawkę. Ale co to da, jeśli się spotkamy na ziemi Chestera? Nie wiemy i tak, czy Chester w tym siedzi, czy nie. Dlatego, że jest czarny, ma być w to wmieszany? Uwaga, wiadomości. Szeryf, biały jak śnieg, okazał się być mózgiem operacji, więc może mój ziomek jest czysty. Chester trzyma swoją broń w warsztacie na zapleczu w gablocie. Raz się tam schowałem przed deszczem, łatwo tam wejść, ma tam arsenał. Duży plus. A co z okrętem? No właśnie. Okręt? Plan jest taki. Stoi tutaj, wchodzimy, od razu odcinamy zasilanie. To stary statek, wszystko padnie. Czyścimy okręt od góry do dołu. Tak jest plan. Teraz najważniejsze, żeby każdy się ubrał, wrócił tutaj i wziął wszystko, co potrzebne. Zbiórka tutaj za 2 godziny. Do roboty. Z miłości do kraju. Kurde. Jasny piorun. Wiesz, że wrócę. Wiem, tato. Kocham cię. Ja ciebie bardziej. Kochanie, zadzwoń do wujka Ediego. Halo? Mówi komandor Bauer. Cześć, wujku Eddie. Cassandra? Chwilka. TJ idzie dokąd? Dobrze. Wysyłam grupę rozpoznawczą, nie martw się. Beka, ochraniaj nas. Idziemy na most, TJ.
Przyniosłeś przecinak? Cholera, tego zapomniałem. To do roboty, stary. Dalej. Odsuń się. Dalej, dalej. James Dean to był gość. Wszystko, co robił, było fajne. Fajnie chodził, fajnie mówił. Najfajniej palił papierosy. Wyobrażasz sobie Jamesa Deana palącego takie gówno? Porażka. Wiesz, o co mi chodzi. Ty jesteś Roy Boyle, co?
To jednak dobry dzień. Miałem nadzieję cię poznać. Podobno coś tam kiedyś znaczyłeś. To znaczy, bez urazy. Ale ja tego osobiście nie widzę. No dobra, no to dawaj. Tak, również miło poznać. Rebeka i Kenny wyczyścili dolny pokład. Górny też czysty. Narożny pokład też czysty. Dzięki, że się zjawiłeś. Wszystko gra? Tak. Na pewno? Tak, wszystko gra. Dobra, lecę po Rebekę i Kenny'ego. Spotkajmy się w checkpointcie o 4:00. O 4:00 checkpoint. Jasne. Skończmy to do cholery. Thomas? Co jest, stary? Kim są ci wszyscy ludzie? Co wy robicie z tym całym sprzętem? O co chodzi? Przepraszam, bracie. Przykro mi. Dobra, zabezpieczyć teren. Nikt nie wchodzi ani nie wychodzi. To ma być zamknięte. Mamy 18 godzin, żeby dotrzeć do checkpointu B w Virginii, jeśli ta mapa od Larego się sprawdzi. A północna Karolina? Łódź robi około 80 mil na godzinę i jest gotowa. To nie jest łódź, to okręt wojenny. Dobra, kto jest naszą wtyczką w Virginii? Malloy, James Malloy, pierwsza kawaleria. Znam Malloya. I jedziemy. Co my się do cholery wpakowaliśmy? Nie wiem, w co się wpakowaliśmy, ale wiem, jak z tego wyjść.
Dobra, biorę lewą flankę. Dobra, ja idę na nich. Do roboty. Już niedługo, chłopaki. Trzymajcie się blisko. Zaczynamy. Kontakt. Chyba ty. I tak robicie dla mnie. Taka cwana? Chodźcie. Kryj nas. Rzuć tę broń, mała Lafirindo. Ty cholerny zdrajco. No dawaj. No chodź. A ty kim jesteś? Jedną z nich? Jestem żołnierzem. Dość mocno krwawisz. Zaraz wracam. Kenny. Tu Bishop 36. Zachować ostrożność. Mamy tu wielu zbuntowanych. Są z tyłu. Przyjaciele zabijają przyjaciół. Po co?
Wybaczam ci, Thomas. Steven, James, Nicole. Idź do nich, bracie. Idź do swojej rodziny. Cena za wolność bywała wysoka, ale nigdy nie sprzeciwialiśmy się jej płacić. Ronald Reagan. Tekst polski Renata Gospodarczyk, czytał Maciej Więckowski. When they do, I'll be right behind you.
Trying to take me down.